Dzień dobry. Godzina 6, minut 40. Niedziela. Wyszłam sobie z psiakiem na dwór. Mam zaspany głos. Ale wiecie co? Mogłabym jeszcze sobie poleżeć, bo dzisiaj niedziela, no to wiadomo. Ale wolę, wiecie, chyba wstać raczej przed wszystkimi i odpocząć. Odpocząć. Wiecie, w sensie, że nie wiem, tak się rozbudzić i ten poranek tak przeżyć, wiecie, w ciszy, w spokoju, zanim wszyscy zaczną ode mnie chcieć 100 rzeczy naraz. No, także my sobie spacerujemy. Chłodno dzisiaj jest, bo padało w nocy. Dzisiaj też w ogóle dzień mają być burze, ma padać później. Ojejku, to drzewko, zawsze mi szkoda tego drzewka, ale ono, mimo że słuchajcie, jest powalone, to tam kwitnie. No dobra, idziemy dalej. Chodź, Mortko. I ten, coś miałam, już zapomniałam, o czym mówiłam, co miałam wyjść. A, że jest chłodno. No tak, jest chłodno. Ma być 25 stopni dzisiaj i tak cieplutko, ma być duszno. No ale teraz jest chłodek, można sobie skorzystać i w ogóle fajnie jest, przyjemnie. W ogóle posłuchajcie śpiew ptaków. Piękne, prawda? W ogóle te tutaj, słuchajcie, okolice mam tak piękną, sami widzicie. No po prostu cudowne, cudownie. Dobra, to my sobie spacerujemy, cieszę się ciszą i spokojem. No, a was zapraszam na tego właśnie vloga. A i tak w ogóle jeszcze. Wczoraj właśnie oglądaliśmy serial, ostatnia część, finałowa, Jacka Ryana, na, jak ktoś kupuje, wiecie, na Amazonie, Amazon Prime, no i właśnie tam jest opcja, no wiecie, coś takiego jak, nie wiem, podobnego do Netflixa, wiecie, macie dużo filmów, seriali i tak dalej, i ja to mam, no i więc oglądaliśmy wczoraj ostatnią część. Wszystkie sezony Jacka Ryana są ekstra, bardzo lubimy ten serial. Szkoda, że już nie ma, no ale niestety tak bywa, no co zrobić. Fajny serial, o może ja kiedyś w ogóle na kartce zapiszę sobie wszystkie super seriale, zrobimy taką polecajkę. I wam powiem, co warto obejrzeć i co było super. Dobry pomysł. No, dobry pomysł, a ja idę właśnie, pomalutku zmierzam napić się kawki, zjeść śniadanko. Mam nadzieję, że jeszcze nikt nie wstał, oby. I jeszcze skorzystam sobie z ciszy. Nie, Mortko? A jemu to tam obojętne. Wczoraj nie chciał się kąpać. Ojej, wczoraj chciałam go wykąpać i słuchajcie, jest coraz gorzej. Coraz bardziej nie chce mi wchodzić do wanny. No wiecie, kiedyś to bez problemu po prostu otworzyłam drzwi do łazienki i skakiwał, nie? A teraz nie wiem, co się z nim stało. Po prostu mi tutaj pyskuje. Pyskuje, w ogóle stawia się i on nie, i koniec. I nie wchodzi w ogóle nawet do łazienki nie wejdzie, nie? A jak już wejdzie do łazienki, stanie przed wanną, to po prostu nie ma bata, żeby wlazł. Nie wiem, żadnej traumy nie ma. Zawsze myłam go tak samo, delikatnie, pomalutku, wody też jak dla dzieciaczka, od łapek, po ogony, od łapek, potem ogonek, ogon tu, tyłek i wiecie, no naprawdę się z nim cackam, a on taką akcję tutaj mi robi. Oh, nie wiem, dzisiaj jeszcze jedna próba, będę próbowała aż do skutku, no bo muszę go wykąpać, słuchajcie, naprawdę. Już muszę go wykąpać. Zawsze go kąpię raz w miesiącu, więc czas najwyższy się wykąpać, wyczesać porządnie.
No nie wiem, kurczę. Nie mam pojęcia, już nawet smakołyki. Nic, kompletnie nic nie pomaga. Nie wiem, nie mam pomysłu już naprawdę. Na barana go nie wezmę. No bo nie da się wziąć na barana. Prędzej, nie wiem, zęby pokażę niż go podniosę. A poza tym, gdzie ja go bym podniosła w ogóle, jak on waży 28 kg. No proszę bardzo. Chodź, idziemy. Przez budowę idziemy. Ajajku, ja to się z tobą mam, taki mój trzeci dzieciaczek, no po prostu, naprawdę. Ale kochany jest, super, ekstra pies jest, tak czy inaczej. Idę, już zmierzam na swoje metry kwadratowe i kawy się napić muszę koniecznie, żeby rozbudzić mózg i język do gadania. A jednak zobaczcie, widzicie, jednak się dał namówić. Dałeś się namówić. No, wczoraj miałeś chyba gorszy dzień. Dzisiaj już jakoś poszło, nie? Właśnie się wyczesujemy. No i co? No i zaraz będziemy się myć. Tylko musimy najpierw bardzo dobrze wyczesać. O, ty mały, brudarsko. Jakie piękne masz kwiatki. Zerwałaś właśnie? Tak. Świetne. Piękne. Nawet bukieci. Te są najpiękniejsze. Wszystkie są piękne, prawda? Tak. Tu je widzę kwiatki, to je zbieram od razu. No i bardzo dobrze. I bardzo ładnie. Nie? Na spacerku jesteś. Dzień dobry. Leżę sobie. Zaraz będę szła z psiakiem na spacer wieczorny. Mam książeczkę, pożyczyły dziewczyny od koleżanki ostatnio sobie. Zaraz będziemy czytać do snu bajki. Dziewczyny lubią, jak im czytam. Czasami naprzemiennie jest to. Czasem audiobook, bajka. Audiobook, bajka, to znaczy audiobook to też jest, wiecie, bajka, tylko że nie czytana przeze mnie. A tutaj też dziewczyny, ja dziewczynom czytam, no i też patrzę sobie obrazki. To czasem jak naprawdę już mam, wiecie, plącze mi się język, nie mam siły czytać, to włączam dziewczynom audiobooki. I też lubię sobie słuchać. No, także będziemy czytać zaraz i lecę z psiakiem. Jest godzina chyba 19. 8. Nie, jest 19:15, teraz sprawdzam niedawno. No, coś takiego. Albo nawet już po, będzie 19:20 już. Fajny dzisiaj dzień, powiem wam, bo schłodziło się trochę. Zaczęło padać, więc jest w sam raz jak dla mnie. Ja lubię taką pogodę. Mama, gdzie jest tata? Tata zaraz przyjdzie. Lubię taką pogodę, bo można się schłodzić, odpocząć od upałów. I cały tydzień taki ma być chłodny w końcu. No. Bo mamy boli głowa od tego. Bo mamy boli głowa od tego upału. Nie lubię upałów, nie znoszę upałów. Słuchajcie, naprawdę nie lubię upałów. Dla mnie maksymalna temperatura to już jest 25 stopni. I to już jest maks. Jak jest więcej, przykładowo 30, to jest tragedia. Nie lubię, po prostu nie lubię. Boli mnie głowa. No, jest duszno, gorąco. No wiadomo, jak to przy upałach. Nie, to nie dla mnie w ogóle. Nie lubię takich, powiem wam, klimatów. Dlatego cieszę się, że się trochę schłodziło. Można odpocząć, bo u nas naprawdę ostatnio po 30 stopni, 27, 30. No, także naprawdę gorąco, strasznie. Cieszę się, że się ochłodziło w końcu. Się może bym upiekła ciasto drożdżowe. Tak mi coś, wiecie. Smakę mam na ciasto. Kto wie, może zrobię. Lubię piec. Ostatnio w ogóle ja często piekę,
To powiem wam, piekę często to, co u mnie domownicy lubią najbardziej, czyli drożdżówki, albo też rogaliki, wiadomo, drożdżowe, bułeczki drożdżowe z dżemem albo z czekoladą. Sernik też jest bardzo często i chętnie jedzony. Co tam jeszcze? I lubię jeszcze takie, wiecie, szybkie i szybki jabłecznik robić. Też lubią. Takie chyba trzy typy ciast. Jeszcze sernik na zimno lubią, ale sernik na zimno to bardzo rzadko robię. Zazwyczaj sernik piekę, bo mam fantastyczny przepis. Moja mama mi go kiedyś dała i ten sernik tak wszystkim smakuje, jest taki przepyszny, że jak sernik, to tylko ten. Jest mięciutki, puszysty i się dosłownie rozpływa w ustach, naprawdę. No, także może schłodziło się, to w końcu można upiec coś, bo w te upały, słuchajcie, jak ja jeszcze ten piekarnik włączę, to jest w ogóle masakra. To już w ogóle tragedia. Ja w upały staram się, wiecie, nie włączać piekarnika. No. Także kto wie, może na dniach coś tam upiekę fajnego. Zobaczymy. No, dobra. Do następnego, kochani. Do zobaczenia w następnym vlogu albo w jakimś takim pogadankowym filmiku. Kiedy skończysz film, mamo? No, właśnie już skończyłam. Dobra, zabieramy się za czytanie, bo córa nie może się doczekać. Pa!